Za kilka dni nad Suwalszczyzną ma pojawić się zorza polarna. Tymczasem w jednej z okolicznych wiosek znalezione zostają spopielałe zwłoki małżeństwa. Miejsce cieszy się wśród lokalnej społeczności złą sławą. Miejscowi wiążą z nim zaginięcia, samobójstwa, choroby, przemoc. Niektórzy nawet mówią o nawiedzonym domu. Sprawą domu i wioski interesuje się młody dzielnicowy, którego dosięga klątwa. Mężczyzna popełnia samobójstwo. Nad wyjaśnieniem sprawy pracuje suwalski policjant. Co odkryje? 21 marca o 17 w Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Arturem Urbanowiczem, autorem powieści pod tajemniczym tytułem Inkub. Ten uznany pisarz ma już na swym koncie wydawniczym dwie znakomite powieści, Gałęziste i Grzesznik. Podobnie jak Inkub, osadzone są na Suwalszczyźnie. Najnowsza powieść Artura Urbanowicza to połączenie horroru i kryminału. I jak mówi sam autor, przerażająca i jak diabli. Premiera 3 kwietnia, ale do zdobycia wcześniej, właśnie na spotkaniu z autorem. Gorąco polecamy.